Cześć, witajcie, jestem Jako. Dzisiaj przedstawię wam trzy najlepsze aplikacje do nagrywania ekranu telefonu. Więc zaczynajmy. Pierwsza aplikacja nazywa się Screen Recorder. Po pierwszym uruchomieniu pojawiają nam się ikony. W ustawieniach mamy trzy zakładki. W pierwszej zakładce mamy ustawienia takie jak wybranie kodera, opcje zatrzymania, rozdzielczość klatki na sekundę i przepływność. Mamy też możliwość na przykład włączenia mikrofonu. Możemy dodać tekst lub logo i inne. W wersji premium mamy kamerkę i inne, a w dwóch pozostałych zakładkach mamy zrzut ekranu lub nagrane filmy. Po rozwinięciu bocznego paska mamy opcję transfer przez Wi-Fi. Po kliknięciu pokazuje nam adres, który musimy wpisać w przeglądarkę i możemy składać nasze nagrane filmy i przenieść na przykład na komputer. Wtedy nie musimy podłączyć telefonu do komputera. Aby zacząć nagrywać, wystarczy kliknąć ikonkę nagrywania. Aby zatrzymać, wystarczy rozwinąć górny pasek i zatrzymać nagrywanie lub zastopować. Aplikacja działa od Androida 5.0. Druga aplikacja to Movizen. W tej aplikacji możemy standardowo nagrać ekran lub zrobić zrzut ekranu. W ustawieniach aplikacji możemy standardowo zmienić rozdzielczość i klatki na sekundę. Mamy też ustawienia dźwięku. Mamy też ustawienia kamerki, możemy ją na przykład włączyć. Możemy wybrać kształt, powiększyć lub przenieść kamerkę. Mamy też możliwość wyłączenia znaku wodnego. Mamy też prosty wbudowany edytor filmów. Aplikacja jak na darmową jest bardzo fajna i działa od Androida 4.4 zwanym KitKat. Trzecia aplikacja to D-Recorder. Mamy tutaj dość ładnie wyglądającą aplikację. Możemy standardowo nagrywać lub zrobić zrzut ekranu. Mamy też zakładkę, gdzie możemy na przykład włączyć kamerkę, pędzel, pokazywanie dotyku i inne. Po wejściu w cały interfejs aplikacji mamy cztery zakładki. Pierwsza to nagrane filmy, a druga to zrzuty ekranu. A w trzeciej zakładce mamy różne wbudowane narzędzia, takie jak edytor filmu, zdjęć. Możemy z filmów robić gify, mamy też opcję przesuw przez Wi-Fi i inne. W czwartej zakładce mamy typowe ustawienia nagrywania, takie jak ustawienie rozdzielczości, ustawienie klatek na sekundę i jakości filmu. Aplikacja jest dość fajna i ma całkiem ciekawe funkcje. Aplikacja działa od Androida 5.0. A wy, które aplikacje do nagrywania ekranu polecacie? Napisz w komentarzu. Więc to było dzisiaj na tyle. Aplikacje, które nagrywają ekran, działają prawie na takiej samej zasadzie, więc nie było wiele co mówić. Jeśli odcinek Ci się podobał, zachęcam Cię do dania łapki w górę, a jeśli jesteś tutaj nowy, zostaw subskrypcję oraz kliknij dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienia o każdym nowym filmie. To dzisiaj na tyle, my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Jeśli nie widziałaś poprzedniego odcinka, to właśnie teraz wyświetli się na ekranie. Trzymajcie się, cześć!